Wstrzymano długo oczekiwaną budowę fontanny na placu Piłsudskiego w Kutnie. Podczas prac ziemnych natrafiono na ludzkie szczątki, najprawdopodobniej to żołnierz Armii Czerwonej. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem. Odnalezione szczątki pochodzą najprawdopodobniej z grobów żołnierzy radzieckich, którzy brali udział w wyzwalaniu Kutna w styczniu 1945 roku. Policja została powiadomiona o odnalezieniu szczątek ludzkich na placu Piłsudskiego na terenie budowy nowej fontanny, gdzie wspólnie i pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kutnie prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Choć ciała żołnierzy dwa lata później ekshumowano i przeniesiono na cmentarz, to ekshumacja najwidoczniej nie była dokładna. Było tam dokładnie 11 grobów, czyli tych ciał mogło być duża liczba. I podejrzewamy, że było to zrobione niestarannie. Niektóre ciała zostały. Co prawda to było troszeczkę w innym miejscu, bliżej Urzędu Miasta. Natomiast podejrzewamy, że w latach późniejszych, kiedy powstawał pomnik Braterstwa Krwi w 1949 roku, czy fontanna, również jeszcze w późniejszym okresie, po prostu ciężkie maszyny przesuwały ziemię i mogły te ciała przesunąć bliżej. Do przeprowadzenia prac archeologicznych w miejscu budowy fontanny potrzebna jest zgoda wojewody. Jeżeli okaże się, że zostanie taka decyzja wojewody wydana w przeciągu kilku dni, to być może jeszcze w przyszłym tygodniu rozpoczniemy pod nadzorem oczywiście archeologów, sanepidu, ekshumację. Do czasu ich zakończenia budowa została wstrzymana. Szczątki mają trafić na cmentarz żołnierzy radzieckich w Zgierzu.